dziękuję. Przechodzimy do druku nr 7 w sprawie zmiany zakresu zadania na liście zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie pracy remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy pierwszej Stare Miasto. Przedszkole nr 45. Uchwale nr 39496/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie listy zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie pracy remontowych gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli. Zmienia się zakres zadania przedszkolu nr 45 przy ulicy Pijarskiej 14. Z konserwacja dachu, malowanie stal i klatki schodowej na pracę remontową w Latywce. Kwota 15 tysięcy złotych pozostaje bez zmiany. Uchwała paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: zmiana na wniosek dyrekcji przedszkola 45 pozwoli na wykonanie zaplanowanych remontów oraz dodatkowo remontu przewodu spalinowego zgodnie z zaleceniem prokuratora. Jeśli mogę dodać do tego uchwały, zero ze swoich środków remontuje jeden przedmiot terminowy. Natomiast jest to uchwała, która powinna być tylko do... Tak to jest widać, że po prostu ogródek interesuje bardzo, a przedszkole, gdzie są dzieci, nie interesuje. Ten przewód jeden kamieniowy zostanie wyremontowany przez ZEO, natomiast potrzeba tych pieniędzy jeszcze, żeby te kominy wyremontować. Jest to sprawa bezpieczeństwa dzieci tam. I taka zmiana na szersze pojęcie pracy remontowej w placówce pozwoli wykorzystać te pieniądze do końca. To było ustalane z panią dyrektor i z panią Pietrzyk z ZEO. To wszystko, co mogę powiedzieć do tej uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos, bardzo proszę, proszę. Ja się chcę zapytać, pan przewodniczący pół roku temu obiecał, że takie spotkanie w sprawie no nie tylko tego przedszkola, bo to przedszkole ma taką samą sytuację własnościową jak taki motywacji. Miało być spotkanie między kurią, myśmy chcieli mieli spotkać przedstawicieli kurii, przedstawicieli miasta z Wydziału Stanu. Czy to spotkanie dojdzie do skutku i ta sprawa zostanie wyjaśniona i będziemy mogli inwestować w przedszkole? Czy, znaczy chciałbym uzyskać, ale się było już takie spotkanie i tam już na wyższym szczeblu. Chciałbym usłyszeć po prostu, jakie są ewentualnie wnioski, albo czy jeżeli nie było spotkania, czy się ewentualnie takie spotkanie odbędzie? Na pewno to spotkanie musimy zrobić. Na razie korzystamy z ciszy. Pozwala nam inwestować i coś zrobimy na tym przedszkolu. Ale no to musimy się na razie wybrać, co zrobić z tym. Czy korzystać z ciszy, czy rzeczywiście doprowadzić? Cisza się może skończyć kiedyś. O. No właśnie, ja bym wolał mimo wszystko to spotkanie się odbyć. Dopóki trwa, to wydaje mi się, że dopóki trwa, to nie rozumiem. Albo od razu przecież. Lepiej wyjaśnić. A zastanowimy się na spokojnie. Czy z czego lepiej korzystać? Czy dopóki się da, to... Czy dopiero wtedy, jak dostaniemy odpowiedź, że tam nie wolno? Ja to robię wcześniej, no bo to może być za późno. Czy to od razu, a jak powiedzą od razu nie wolno? Od razu nie, to właśnie. No, dobra. No, to nie jest tak do końca, że można tak. No lepiej zapytać. Korzystać wszystko. Możemy zaryzykować, jak nie pana prezydenta. Kto chce z Państwa jeszcze zabrać głos w sprawie przedszkola? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Wszyscy 20 osób za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję bardzo.